Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy ojca Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od stwierdzenia, że Jezus zwraca się do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Uwierzyli słowu, które wypowiedział, i to jest kontekst tej dzisiejszej Ewangelii, dalszy fragment 8 rozdziału Ewangelii świętego Jana. I we wcześniejszym fragmencie Jezus dwukrotnie używa w odniesieniu do siebie określenia: ja jestem, ja jestem. A Żydzi odczytywali to ja jestem jako imię Boga. Tak rozumieli to objawienie, którym Bóg ukazał się Mojżeszowi. Ja jestem, jestem, który jestem. I tymi słowami Chrystus oświadcza, że jest prawdziwym Bogiem, i niektórzy uwierzyli, ale nie wszyscy. Ale nie wszyscy, bo niektórzy chcieli go zabić. Ale tym, którzy uwierzyli, mówi: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I te słowa Pana Jezusa sprawiają, że w ich myśleniu pojawia się jakiś sprzeciw. Przecież jesteśmy potomstwem Abrahama, nie jesteśmy niewolnikami. Problem wolności i wyzwolenia to jest jeden z najistotniejszych problemów współczesnego świata. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Blask Prawdy napisał, że wszystkie problemy współczesnego świata właściwie można streścić do zagadnienia wolności i wyzwolenia. Misja Pana Jezusa jest misją wyzwolenia. Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii mówi, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
A wszyscy jesteśmy grzesznikami, to znaczy, że problem wyzwolenia dotyczy każdego z nas bez wyjątku. Matka Najświętsza, która została obdarowana przywilejem niepokalanego poczęcia, również została wyzwolona na mocy tego właśnie przywileju przez Pana Boga. Potrzebujemy wyzwolenia, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Człowiek sam z grzechem nie jest w stanie sobie poradzić. Chrystus przyszedł, żeby dokonać tego dzieła wyzwolenia, wyrwania nas z niewoli zła, wyrwania nas z niewoli grzechu. Ale rzeczywistość wolności i wyzwolenia charakteryzuje się pewną dynamiką. Nie chodzi tylko i wyłącznie o wyrwanie ze zła, ale chodzi o trwanie w nauce Jezusa. Trwanie w nauce Jezusa. Bo Żydzi owszem uwierzyli, ale można uwierzyć, że w kinie jest dobry film i nie iść na ten film. Bo za aktem uwierzenia Jezusowi powinno iść zawierzenie, tak jak uczynił to Abraham wspomniany w dzisiejszej Ewangelii. Bóg wypowiedział słowo, Abraham uwierzył i poszedł za tym słowem. Tak dzieje się również i działo się również w życiu świętego Józefa, którego czcimy w naszej świątyni, który jest jakimś szczególnym patronem mężczyzn świętego Józefa. Jak tylko usłyszał słowo, które Bóg objawiał mu przez anioła we śnie, natychmiast je wypełniał, natychmiast je realizował. Nie wystarczy uwierzyć, trzeba za tym słowem iść, trzeba je realizować, trzeba je wypełniać. Stąd Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zachęca do trwania w mojej nauce. Tam w oryginale jest zamieszka w Jego nauce. A dalej ostrzega, nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Nie ma was miejsc, nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Ciągle jest takie niebezpieczeństwo, że owszem, jakoś wierzymy Panu Jezusowi, jakoś wierzymy w Niego, ale ciągle nasze myślenie gdzieś odbiega od istoty, od tego, co Chrystus przyniósł i do czego nas zaprasza. Że kombinujemy tak, żeby było po naszemu. I no tak było tutaj, tak jest w tej dzisiejszej Ewangelii. Żydzi jakoś nie przyjmują tego, co mówi do nich Jezus. Pamiętamy też to wydarzenie opisane w Ewangelii świętego Jana. Chrystus rozmnaża chleb i potem mówi o tym, że Jego ciało jest do spożycia. Ciało, które daje życie wieczne. I wielu nie chciało tego słuchać. Wielu tego nie przyjęło. Mało tego, wielu odeszło od Chrystusa. Czy wy chcecie odejść? Pyta Pan Jezus apostołów i Piotr odpowiada. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty masz to słowo, które jest prawdą. Chcemy tego słowa się trzymać, chcemy to słowo realizować, chcemy je zgłębiać, chcemy się nim karmić, chcemy je w naszym życiu realizować. Módlmy się o to, abyśmy mieli tę gotowość karmienia się słowem, żebyśmy to czynili każdego dnia, aby było tak, jak w tym wersecie przed dzisiejszą Ewangelią. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swej wytrwałości.
Amen.